Obecnie wiele mówi się o naturalnej odporności. Reklamowane jogurty, pastylki, a nawet margaryny mają zwiększać odporność organizmu. Czym jest odporność? Na czym polega działanie tego skomplikowanego mechanizmu? Odporność to jest taki układ w naszym organizmie, który broni nas przed innymi organizmami, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że funkcjonując w środowisku, jesteśmy postrzegani przez inne organizmy jako rodzaj pożywienia. I oczywiście układ odpornościowy chroni nas przed tym, żebyśmy nie zostali zjedzeni przez różne bakterie, wirusy i grzyby, mówiąc lapidarnie. I układ odpornościowy nas przed tym chroni, przy czym te, ci agresorzy mogą być zlokalizowani albo zewnątrz komórek, albo wewnątrz komórek. Jeśli chodzi o zwalczanie bakterii i grzybów występujących zewnątrz komórkowo, do tego służą przede wszystkim przeciwciała. Natomiast, jeżeli bakteria, wirus ukryje się wewnątrz komórki, to wtedy jest dla przeciwciał niedostępna. Wtedy niezbędne jest zadziałanie odporności komórkowej i polega to na tym, że komórka odpornościowa rozpoznaje zakażoną komórkę i ją zabija i następnie zabija to, co jest w środku, czyli wirusa czy bakterii.